Powiat wrocławski to teren, na którym realizowanych jest wiele nowych inwestycji. Projekty odpowiadające na potrzeby mieszkańców właśnie powstają w Kamieniu i Łosicach. Bardzo ważna inwestycja dla moich mieszkańców, na którą czekaliśmy wiele lat. Dzięki tutaj naszemu prężnemu wójtowi i współpracy z powiatem udało się pozyskać dofinansowanie. No i możemy, lada moment, będziemy się cieszyć tutaj ciągiem pieszo-rowerowym. Powiat przekazał dofinansowanie łącznie 500 000 zł na 2 chodniki, w tym jeden właśnie na ten, który wynosił 250 000 w tamtym roku. I dzięki temu udało się zrealizować tą inwestycję. Wiele osób tutaj wspierało ten projekt. Chodnik ma takie znaczenie, że jest to troszkę otwarciem nas na nowy świat. Inwestycja tu w Kamieniu jest typowym przykładem dobrej współpracy między gminą a powiatem. Jest to naprawdę, jestem pod wrażeniem, widzę w tej chwili po raz pierwszy ten ciąg pieszo-rowerowy. Inwestycja rzędu ponad 2 miliony złotych. Duży wysiłek i wkład gminy tutaj widać. To nie koniec inwestycji w Kamieniu. Starostwo powiatowe już rozpoznaje potrzeby mieszkańców i planuje, jak je zaspokoić. Zarząd pochylił się nad potrzebami mieszkańców i chyba prędzej czy później dojdzie do skutku. Tam no, trzeba przebudować kładkę, trzeba dobudować kawałek jeszcze chodnika, także wiele przed nami. Myślę, że jak współpraca będzie taka jak do tej pory z gminą, to jest szansa na to, że wspólnie mieszkańcy będą zadowoleni. Kolejną inicjatywą na mapie powiatu wrocławskiego jest droga, która przebiega przez Łosice. 2 lata temu została odbudowana, przebudowana i zmodernizowana ta droga, przy której znajdujemy się. Od skrzyżowania drogi powiatowej biegnącej w stronę Budziwojowic i Łoziny, która też była w tym roku zmodernizowana. Droga na swój remont czekała od lat 60. To bardzo ważny ciąg komunikacyjny, ponieważ dochodzi do trasy S8. I tą drogą dojeżdżały wszystkie służby ratunkowe, czyli straż, policja, czy karetki pogotowia. Czasem były objazdy tędy organizowane, no a droga była w fatalnym stanie. Na szczęście to się zmienia i zmieniać będzie. Echo 24, Agata Sibilak.